Cześć kochani, Therapeutic Mama tutaj. Jestem z powrotem z Mazury. Jesteśmy po zdjęciu. Mam 2 dni jeszcze, ale to już mam większość rzeczy zrobione. I chciałam z wami chwilę pogadać. Skończyliśmy nasz turnus dzisiaj. Mieliśmy niesamowite grupę na ten turnus i kilka rzeczy się uczyłam o sobie. Bo o co chodzi w naszym turnusie? Przyjeżdżajcie do nas. Jesteście z nami, skupimy się na detoksu, skupimy się na jedzenie, jak jeść, żeby dobrze detoks, ale nie tylko jedzenie. To macie jedzenie z Irkiem, ale macie też 3 sesje ze mną i te sesje są bardzo intensywne. Jeszcze na YouTubie nie doszliśmy do takich głębokich rzeczy, my bardziej tak rozmowę, zawsze daje coś, ale aż tak głęboki do emocji jeszcze nie poszliśmy. Czekam na pewną umiejętność, którą buduję dla was. Macie 3 sesje ze mną. Macie poranny taniec i to jest taniec, ale to nie jest taniec. Nie będziemy tańczyć, to znaczy tańczycie, ale pierwsze kilka dni to jest połączenie. To jest twój oddech, to jest leżenie na ziemię i połączenie z waszej wewnętrznej ruchy, co się dzieje w waszym ciało, jaki macie wewnętrzny rytm, który bardzo rzadko słyszymy, bardzo rzadko jesteśmy obecni tego. Zaczynamy pierwsze kilka dni z tym, pracujemy na oddech i powoli włączamy muzykę, żebyśmy włączyli ten wewnętrzny rytm z tym zewnętrzny ruchy. To jest jedno, a ty poranny taniec zaczyna poruszać tematy, zaczyna ruszać emocji, zaczyna ruszać bardzo dużo rzeczy, które stoją i zaczyna inspirować detoks. I to jest nasz cel. Później macie yoga ze mną. Ćwiczymy yoga i to jest ćwiczenie dla ciała, to jest detoks dla ciała. Uczymy się, jak się ruszać z oddechem, bo to nie jest łatwe. I przez to znajdziemy swoje własne ruchy. To nie jest normalny yoga, który ja to kieruję dla was. Ja wam uczę, jak macie się ruszać. Nie o to chodzi tutaj. Chodzi o to, że wy macie się nauczyć, jak ćwiczyć yoga. Żebyście poszli z powrotem do swoje zajęcia w Warszawie, w Nowym Jorku, gdziekolwiek i macie tę umiejętność sama ćwiczyć. Żeby być samodzielne. To jest mój cel. My dajemy was narzędzia, żebyście mogli samemu pracować nad sobą. Później macie ze mną emocjonalne leczenie. Na emocjonalne leczenie dużo się dzieje. Dużo. I to jest trudno tłumaczyć. Trudno. Dzieje się, to jest tak jak ustawienie Hellingera. Pewne ludzie, dokładnie ci ludzie, którzy mają się pojawiać na tym turnie, się pojawiają i pracujemy na to, co jest na pole, na to, co jest do popracowania. I bardzo często to jest niewygodne. I na ten turnus to było bardzo niewygodne sytuacje. Bardzo niewygodne. Sama musiałam tyle nad sobą pracować, na zaufanie, na walczenie z... Jak brakuje zaufania do kogoś, jak można to zbudować znowu, zamiast po prostu powiedzieć do widzenia, nie chcę cię w moim życiu. Tak się nie da, bo przyciągnie podobne sytuacje, żebyś zrozumiała, że każdy człowiek na tym ziemię jest cudowny, jest doskonale i tylko potrzebuje być zrozumiany. I ja się uczyłam to na ten turnus, że każdy człowiek jest tak doskonale, tak piękny, tylko może o tym zapomnieliśmy. I to jest nasza praca razem, żebyśmy pamiętali, jaki my jesteśmy niesamowici ludzie. To nie chodzi o wybaczenie, to nie chodzi o... To chodzi o... Ktoś ma trudne sytuacje w życiu, mogłabym oceniać to. I zamiast oceniać ich, przez ich trudne sytuacje, ja rozumiem moje trudne sytuacje, które są podobne w moim życiu, bo inaczej to by nie było blisko mnie, tą sytuację. I to jest jak wspólnie pracujemy. Dzięki komuś i ich trudnej sytuacji, jeżeli dajemy lustro na siebie, jakie lekcje ja mogę wyciągnąć z tej sytuacji? Wtedy jesteśmy lepsi. I na ten turnus były bardzo trudne lekcje. I my wszyscy dzięki tą lekcji wychodziliśmy z ten turnus 180 stopni lepsi ludzie.
Jestem bardzo wdzięczna, że byliście na ten turnus. Jestem tak wdzięczna. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie przez czas mojej obecności na Mazury, moje robienia żmiowisko. I... Papa, opaki. I pamiętam rozmowę z Michałem, jeden uczestnik na turnus. I ja mu powiedziałam, że poznaję prawdziwych fanów, prawdziwe wsparcie z Wami. Ci, którzy Ci wspierają, nie kiedy masz dół, tylko kiedy masz sukces. Bo coraz lepsze idzie dla mnie i dla Irka. Coraz bardziej widzę tą falę radości i szczęścia, które my przyciągnęliśmy ostatnie 10 lat, szykowaliśmy się do tego. I teraz czuję, że dużo owoców będą z tego. I jestem za to tak wdzięczna. Jestem ciekawa, kto z Was będzie z nami, jak my już idziemy do góry z Irkiem. My już mamy dosyć tej ciężkiej czasy, bez pieniądze, bez zaufania do naszej umiejętności. Mam dosyć, nie wiedząc, kim ja jestem. Ja już powoli wiem i powoli będę to bardziej przekazać dla Was. Będę bardziej otwarta, będę bardziej dla Was dostępna. Będę bardziej prawdziwa, taki mam nadzieję. Każdy nasz sukces powinno, jeżeli jest prawdziwy sukces, powodować i tym bardziej, że jestem prawdziwa i tym bardziej jestem spełniona, radosna i sobą. I tak się czuję po byciu na żmiowisko i po byciu na ten turnus ostatni. Będę teraz w domu przez chwilę. Będę zorganizować przestrzeń. Czuję taką potrzebę, żeby zorganizować mój dom, żeby zrobić wyczyszczenie zewnętrzne, bo już robiłam dużo czyszczenia wewnętrzne. Więc to jest teraz moja praca. Za miesiąc, trochę mniej niż miesiąc, za 20 dni jedziemy do Sardynii. I chcę dla Was zacząć robić taki podróżowe vlogi, tak jak robiliśmy kilka lat temu nasze podróże w Grecji. Będziemy to zacząć od nowu. Jedziemy do Sardynii, będziemy pokazać piękne miejsce w Sardynii. Będziemy szukać miejsce na turnus, bo chcemy robić turnusy w Sardynii. Więc to wszystko będziemy robić dla Was. Ostatni rzecz. Chcę chwalić następny termin na nasze turnus. Zobaczycie ten światło za mną. To jest ciekawe, co? I daty są. Poczekajcie, muszę zerknąć teraz na kalendarz. Zaraz Wam wszystko powiem, poczekajcie. Okej, okay, wszystkie daty wiem. Mamy następny turnus od 10 listopada do 17 listopada. Będziecie ze mną, to będzie same kobiety. Robimy turnus Krąg Kobiet i zapraszamy wszystkie kobiety, które pragną bycia z kobietami, bycia z różnymi kobietami, które mają niesamowite moce. Będziemy rozmawiać o różne rzeczy, między innymi jak przyciągnąć do siebie niesamowity facet, jeżeli masz już facet, jak ulepszyć swój własny związek z nim. Szef Irek będzie gotować, moja koleżanka będzie też gotować. Będziemy mieli masaże, więc bardzo mocno i serdecznie zapraszam do naszej turnus i to będzie na moje urodziny. I to będzie na urodziny mojej córka. Więc jak macie córka, to też możemy zaprosić kobiety z córkami. I na ten krąg kobiet będziecie też z mojej koleżanki, które rodzili dziecko ze mną. Będziemy zaprosić jeszcze jedną położną, która jest niesamowita. Więc jak jesteście w ciąży, chcecie zejść w ciążę, jesteście kobieta, która jest niesamowita i która ma dużo chęć i potrzeby, żeby być innymi kobietami, to zapraszamy serdecznie. Będziemy rozmawiać o trudnej sytuacji w kobiecość. Na pewno będzie wpaść do tego krągu seksualne rozmowy, bo chcemy rozwiązać trudne rozmowy, które na co dzień nie mamy okazji rozmawiać o tym. Więc zapraszamy serdecznie 10 do 17 listopada. Spędzicie ze mną, z Therapeutic Mama, moje urodziny i moje córko urodziny. Będzie cudowne. Teraz mamy od 29 do 5 mamy nowe roczne, na przełomie roczne, następny kolejny turnus. Zapraszamy wszystkich, i faceci, i kobiety, ale
Ja bym chciała zaprosić ludzi, którzy naprawdę czują gotowy do pracy, którzy czują, że są gotowi, żeby pracować i emocjonalne, i terapeutyczne, z dobre jedzenie i czują ten chęć do dłubania w sobie, żeby ulepszyć siebie. To jest bardzo ważne warunki, bo to będzie intensywny turnus. Mamy nowy masażysta, który będzie mocno z wami pracować emocjonalnie. Będziemy mieli ustawienie Hellingera. Będzie bardzo dużo się działo, więc bardzo chcę, że to są ci ludzie, którzy są gotowi, żeby tam w sobie dłubać, poszukać swojej własnej intuicji, żebyście szukali swoje własne marzenia. Polecam, serdecznie zapraszamy, zabukujcie. Nasze turnusy już są tak trudne, bo tak zawsze mamy list rezerwowy, więc będziecie ze mną, Therapeutic Mama, będziecie szefirkiem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Macie informacje w deskrypcji i możecie pisać na żywieniaterapeutyczne@gmail.com i zapisujcie do nas turnus. Zapraszam! Dziękuję, że byliście z nami, dziękuję, że wspieraliście mnie na moje nowe drogę i dziękuję, że jesteście z nami. Będzie coraz lepsze, coraz bardziej intensywne i coraz kurcze. Życie jest piękne. Dziękuję do wszystkich, którzy byli na naszym turnus. Dziękuję Maja i Wiktoria i Milan. Pierwsze dzieci, które pojawiali się na naszym turnus. Jestem bardzo zadowolona. Będzie coraz więcej dzieci, coraz więcej rodziny, które są szczęśliwsi po. Pa, pa, kochani. Do zobaczenia.